Kolekcja Marksa to jedna z najcenniejszych europejskich kolekcji sztuki współczesnej, która dokumentuje historię malarstwa na przestrzeni ostatnich 30 lat. Na wystawę w Szczecinie składa się 23 dzieła. Chciałbym wyrazić głęboką satysfakcję, że zarówno kolekcjoner, jak i dyrektor Muzeum Hamburger Bahnhof zgodzili się na ten wspólny program zorganizowania tutaj naszej wystawy, która w pewien sposób zamyka te jakby rachunki historyczne, ukazując, że dialog kultur, zarówno dawnych, jak i nowych, jak i europejskich, jest właśnie możliwy na takich prawach. Marx jest przemysłowcem, który prywatnie interesował się malarstwem i kupował dzieła współczesnych twórców. Swoją kolekcję tworzył w tajemnicy, nie bardzo wiedząc, jak zareaguje najbliższe otoczenie. Gdy w Berlinie opustoszał dworzec hamburski, zaproponował senatowi miasta utworzenie tam galerii malarstwa współczesnego i stałej ekspozycji swoich bogatych zbiorów. Dziś jego kolekcja jest jedną z najważniejszych w Niemczech i prawdopodobnie na świecie. Jakby zbudowana na pracach o jakby dużej wartości artystycznej, ale także i rynkowej, i bardzo rzadko zostaje jakby prezentowana na zewnątrz Berlina, na zewnątrz Hamburger Bahnhof. Stąd jakby to entuzjastyczna reakcja doktora Erisha Marksa była dla nas bardzo miłym i jakby inspirującym do dalszej pracy gestem. Podczas briefingu w Muzeum Narodowym odbyło się również uroczyste otwarcie przywiezionych obrazów, które możliwe było tylko pod czujnym okiem kuratorów z Niemiec. Kuratorzy opowiadali również o samej wystawie. Rozpoczęliśmy rozmowy na temat kształtu wystawy i te rozmowy, te jakby koncepcyjne już działania, których efektem jest właśnie taki, a nie inny dobór prac, realizowaliśmy już w kooperacji z naszymi niemieckimi kolegami i tutaj duży wpływ na jakby na ostateczny kształt wystawy miał zarówno profesor Eugen Blume, jak i pani Katarina Schlitter, ale także sam Erich Marx, który również miał pewne sugestie i on również uczestniczył w tym procesie. Także ta wystawa jest efektem jakby takiego współdziałania polsko-niemieckiego. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 27 stycznia o godzinie 18 w gmachu głównym Muzeum Narodowego. Ekspozycję będzie można oglądać przez kolejne 3 miesiące.